Dzień dobry, ja nazywam się Matteo Campagnaro, więc jestem rzeczywiście z imienia nazwiska człowieka, że jestem Włochem. Dlaczego się znalazłem w Polsce? Co robię w Polsce? To znaczy, ja przyjechałem do Polski w 2001 roku, czyli 20 lat temu, po maturze wtedy byłem. I dlaczego się znalazłem tutaj? Ponieważ wstąpiłem do takiego seminarium, co nazywa Redentoris Mater, tu jest w Warszawie na Mocinach. Seminarium to jest misyjne i międzynarodowe. To jest seminarium, które, do którego wchodzą powołania, czy chłopaki, które czują powołanie misyjne, które się wywodzą z takiego drugiego ruchu w kościele katolickim, to jest droga neokatechumenalna. Ja miałem moją mamę, która wstąpiła na drogę jako młodą dziewczyną po śmierci mojego brata. W takim momencie bardzo trudne dla niej, moja mama była bardzo daleko od kościoła. Ale dzięki właśnie spotkaniu z tym ruchem wróciła do kościoła i dzięki temu ja mogłem się wychować w rodzinie katolickiej. I dzięki temu też otrzymałem wiarę i otrzymałem też to powołanie do kapłaństwa. I dlatego, kiedy czułem, że Pan mnie wzywa do kapłaństwa, wtedy czułem też, że mnie wzywa na misję. I dlatego wstąpiłem do Redentoris Mater. Tylko, że w tych seminariach nie jest tak, że się wybiera miejsca na świecie. Jak ja wstąpiłem w 2001 roku, było 30 takich seminariów na całym świecie. Warszawa, Sydney, New York, Rzym i tak dalej. Dzisiaj 120. I żeby jakby pewny bilet, w cudzysłowie, żeby wejść do takiego seminarium, jest ta gotowość jaka na cały świat. Jeżeli ktoś czuje taką gotowość, wtedy są takie, jest pewne rozeznanie, oczywiście roczne, pod kierownictwem księży, które rozeznają to powołanie i to powołanie z tobą jest misyjne. Wtedy są zaproszeni chłopaki z całego świata, zaproszeni do Rzymu na takie spotkanie pięciodniowe. Na końcu którego spotkania jest tak zwane, no w pewnym sensie można to nazwać, losowanie do seminarium. To jest, my to nazywamy Merkaba. Merkaba to jest ten wóz ognisty Ezechiela, z pierwszego rozdziału proroka Ezechiela. Ten wóz ognisty, który ma cztery koła, idzie do przodu, ale koła idą każdy w swoim kierunku. Czyli znak ewangelizacji. Dlatego jest takie spotkanie nazwane Merkaba, od tego wozu po hebrajsku. I wtedy każdy daje swoją dyspozycyjność, więc wybiera się według metody apostolskiej. To samo jak musieli wybierać kogoś po śmierci Judasza, też Piotr postawił dwa imiona i po modlitwie Ducha Świętego wybierano Macieja. To samo się robi w tym sensie, że tutaj są chłopaki z całego świata, które są przygotowani oczywiście po rocznej formacji i tak dalej, a z drugiej strony są seminaria świata. I tak trafiłem do Warszawy, więc nie wiedząc, nie znając języka, nie znając nic, ten wybór został dokonany 15 września, a 22 już byłem w Warszawie. Więc było bardzo szybko i przyjechałem, nie znając żadnego słowa i tutaj trzeba się nauczyć i tak dalej. I do dzisiaj jestem w Warszawie.